Powiadają, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości i odpowiedniej strategii. Wojna to podstęp. Gra, którą najlepiej prowadzić z cienia. Tylko siła i bezwzględność mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone! Heroes of Warcraft. No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejna, druga potyczka w Hearthstone na poziomie normalnym, tak, bo jeszcze nie mam odblokowanych wszystkich postaci. Tak więc robimy sobie po prostu, czekajcie, ostatnio graliśmy z łowcą, nawet już nie mam wykrzyknika, więc zagrajmy sobie z wojownikiem, zobaczymy jak nam pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś mega trudne. Sprzątanie po stronnikach. Dzejna! A co oni tam narobili? Garosz! Zwycięstwo albo śmierć! Prosisz się o lanie. Dobra, teraz tak. To mi na pewno pasuje. To... Cóż... Kula ognia. Dobra, no zostawię. Dobra, na razie sobie to zostawię. Może jakoś tam mi się uda z tymi kartami coś zdziałać. Ale mam monety, czyli będzie dobrze. Dobra, co my tu mamy? Murlock grabieżca. No właśnie. To jest tak, zrób... Aha, czekaj. W ten sposób. W ten sposób. I dobra, koniec tury. Czyli, że co, że on ma teraz życia 32, tak? Bo najpierw pancerz muszę. No dobra. Co my tu mamy? Dwa punkty. No, nie poszalejemy. Murlocka grabieżca możemy wrócić. Ewentualnie, nie, dobra, poczekamy sobie z tym. Raz i dwa. I oczywiście Murlocka grabieżca jednak wrzucamy mimo wszystko. I mamy teraz trzy karty przeciwko tak naprawdę żadnym. Prowokacja, dobra, czyli muszę tą kartę odbić. Co sobie będę żałował? Też mam teraz tarczę. Plus 3 można by było powiedzieć. Okej. Troszkę kurczę szkoda, że... Dobra, zróbmy tak. Gotowe. 24-28. Nieźle. Swoją drogą. Kurde, namnożyło go się tutaj trochę. Dobra, po kolei. Co my tu mamy? Prowokacja. Czyli bym miał plus 5 tak jakby. A dobra, ryzyk fizyk. Teraz tak. Bo oni i tak zginą. Gotowe. Przynajmniej będziemy mieli jakiś tam w miarę spokój. Co to jest? Ognisty wojenny topór. Ej, kiedy ja mogę to dostać tak naprawdę? Jakieś te bronie? To się wygrywa czy co? Sakra, nie wiem. Będę musiał... Szarża, to mogę dalej. Później mi zostanie 4 i to jest to. Dobra. To jest tak. To zostawię. Może jeszcze prowokację sobie dam, co?
Tak, tak, a czy... nie, bo... No dobra. Chcieć? W ten sposób. Jeden. Tarcza poszła. Gotowe. I 24 do 8. Nie jest źle. Gotowe. Dobra, zrobimy to tak. W następnym turze, jeżeli dobrze pójdzie, to może być bardzo dobrze. No. Nie dostałem mocnych obrażeń, tak więc jest plus jakiś. Czemu ja mam tak mało kart? Prowokacja. Czy by tu kolejną prowokację dać? Zostałby mi 3. Czekaj, tu jest 5, tu jest ten... Nie, dobra, dajemy sobie tak, w ten sposób. Gotowe. No, kochani, 2 punkty mu zostało. Więc... Siedzę zafascynowany tą grą, kurczę, tu nie ma za bardzo o czym gadać, bo... Dobrze zrobione jest to. Czasem nie ogarniam, co tu się dzieje, naprawdę. Dobra, to nawet nie ma sensu. Tego stronnika z prowokacją. Aha, ile on tu ma? Tylko ten jeden jest, czy jeszcze jakiś? Dobra. 2 punkty. Smokozor! Podoba mi się to. Wojownik odblokowany. 3-9. Lustrzane odbicie. Przyzwyczaj 2 stronników z prowokacją. O, bardzo dobrze. No to już sobie zmieniamy karty. 2 partie treningowe są zrobione. Dobra, czekajcie. Talia własna. Czekaj. Mat. O, nie! God fucking damn it! Jaina! Kontra! Jaina! Prosisz się o lanie. Moja magia rozerwie cię na strzępy. Czy wy to widzicie, co ja tu zrobiłem? Dobra, akceptuj. Szybka akcja musi być. No i co, już? Dobra, moja tura. Smokozord, wybieram cię. Szarża. To jest tak, to jest jeden pies w sumie. Gotowe. No macie dodatkową walkę, no jakby nie było. Chociaż naprawdę nie chciałem tego. Chciałem, kurczę, zobaczyć jak... żeby dodać tam te karty, no. I mi się pokiełbasiło po prostu wszystko. Fajnie, że ja mam coś przy 2 punkty zdrowia, dobra. I tu więcej już nic nie mogę użyć, więc sobie zrobię tak. Gotowe. Bo jakoś nie jestem przekonany do tego, żeby tych stronników jej atakować. Chociaż czasem może i by się przydało. Murlock, proszę bardzo. Jest dobrze. Ewentualnie prowokację mogę użyć. Ale to wtedy już nic nie będę mógł używać. Poczekajcie. 2, 4 i tak 1 oberwę. Dobra. Zróbmy na razie taką.
level. Zawsze mamy to 3 punkty z tego. Młodszy inżynier. Czy ja dostaję exp w ogóle za używanie tego magicznego ognistego pocisku? Nie, chyba, nie? Dobra, mamy 4 punkty, nie spierdolmy tego, czyli tak, 3 dam, no i tak dupa. Prowokacja, prowokacja. Chociaż nie. Ja, moi drodzy, chcę prowokacji. Dlaczego? Dlatego, że tu coraz więcej się stronników robi. Dingo! Widzę, że ładnego tarczowego ma dziewczyna. Dobra, prowokacja. No to co? No pewnie... Trzy, co najwyżej mogę to i później dwójkę walnąć. Gotowe. Chociaż mega fajne jakieś to nie było, nie wiem. Mam dziwne przeczucie, że przegram tą turę, ale to tylko przeczucie. Tajemna eksplozja. Dwa i by mi zostało 4. Dobra, może być. Gotowe. Ale nie mam żadnego stronnika, więc będę na klatę te... Ała. Nawet się nie zorientuję, kto ich załatwił. O kurde, ale dostałem po dupie. 2, 4, 5, dobra. Wypadałoby zniszczyć tutaj tych stronników. Czekajcie, 4 ewentualnie. To tylko ja i pan Kołka! Coś czuję, że błąd popełnił mi to bardzo. No właśnie, widzę, że bardzo. Mam 2 punkty na przy... Nie, to dobra, to ta walka już jest przegrana. Niestety. Ale 5 level wpadł. Nie wiem, co te levele w ogóle dają. Awansuj dowolną klasę do poziomu 10. No dobrze. Dobra, no cóż, no troszkę się przedłużyła ta rozgrywka, tak? Chociaż nie skończyła się tak, jakbym tego chciał. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam na następny odcinek. Pozdrawiam. Hej, hej.